Szanowni Państwo, chciałbym zaproponować rozwiązanie jednego z największych problemów naszego miasta, czyli graffiti. Jest to program komputerowy o nazwie Zadbane Miasto plus tzw. czynnik ludzki. Chodzi o to, żeby każde graffiti w naszym mieście zostało usunięte w ciągu 3 dni roboczych i żeby nasze miasto było jedynym miastem bez tego problemu. Moim zdaniem jedyny sposób na walkę z graffiti to jest jego natychmiastowe usunięcie. W ten sposób zniechęcimy do dalszych czynów. Założenia są takie, graffiti to jest kwestia bezpieczeństwa. Im więcej graffiti w danej dzielnicy, w danej okolicy, tym więcej przestępstw. Po drugie, jeżeli zamalujemy graffiti w jednym miejscu, to ono się albo pojawi po pewnym czasie, albo pojawi się zaraz obok. Dlatego wszystkie działania polegające na zamalowywaniu przez sąsiadów, przez ludzi itd. są to ciekawe działania, bardzo potrzebne, ale bardziej pod kątem budowania społeczeństwa obywatelskiego niż walki z graffiti. Potrzebujemy strukturalnych rozwiązań tego problemu. W obecnym systemie prawnym nie możemy zmusić wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej do zamalowania wulgaryzmów, ale nawet gdyby zmienić ustawę, i tak to nic nie da. Proszę popatrzeć, to jest Celarowska 18. Widać wyraźnie, że kiedyś było to zamalowane. Ten odcień jest inny, więc wspólnota zamalowała, ale co to dało? Nic to nie zmieniło, znowu się pojawiły wulgaryzmy, znowu się pojawiło graffiti, więc wspólnoty tego nie robią, bo wiedzą, że wydadzą kilka tysięcy złotych, a i tak czy siak problem wróci. Miasto Kraków musi płacić. Jest to jedyna opcja. Konieczne są rozwiązania strukturalne. Na wzór krakowskiego alarmu smogowego powinien powstać krakowski alarm antywandalowy. Przecież smog w naszym mieście istniał od kilkudziesięciu lat. Dzięki grupie entuzjazmów udało się zwrócić uwagę na ten problem, ale tak na dobrą sprawę problem zaczął rozwiązywany, jak miasto zaczęło płacić za wymianę pieców i za dopłaty do ogrzewania. Potrzebne jest dokładnie takie same rozwiązanie. Miasto musi płacić za usuwanie graffiti z terenów należących do osób prywatnych, do spółdzielni i do wspólnot. Ale to musi być sensowne, tak żeby nie trzeba było cały czas tego malować. Rozwiązanie jest bardzo proste. Jest to program komputerowy o nazwie Zadbane Miasto. Składa on się z kilku elementów. Po lewej stronie mamy listę dzielnic. Czyściciele, to są firmy, które będą usuwać te wulgaryzmy. Koordynatorzy, to są osoby w danej dzielnicy, których zadanie będzie dopisywanie graffiti, o tym zaraz powiem, oraz lista spółdzielni innych podmiotów. Po rozpoczęciu akcji radni dzielnicowi, urzędnicy mogą się przejść i po prostu uzyskać wcześniejszą zgodę tych podmiotów na wejście udział w akcję. Przy czym te spółdzielnie i podmioty muszą przygotować ścianę, czyli one muszą same po raz ostatni zamalować to graffiti i przekazują miastu czystą ścianę. I wtedy miasto się już zajmuje usuwaniem graffiti z tego terenu. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że idą Państwo po osiedlu i widzą Państwo graffiti, po które pojawiło się w nocy. Co Państwo robią? Robią zdjęcie komórką i wysyłają albo mailem, albo MMS-em do tak zwanego koordynatora, czyli osoby, którego zadaniem jest wprowadzenie tego graffiti do bazy danych. Po otrzymaniu maila ten koordynator wkleja zdjęcie, pisze ulicę, a program komputerowy automatycznie wprowadza datę. Po wprowadzeniu, to jest ta pierwsza część, im jest wysłany automatycznie e-mail do czyściciela, czyli do firmy, której zadaniem jest usunięcie właśnie tego graffiti. Jeżeli firma usunie, po usunięciu umieszcza również w internecie zdjęcie z takiego usunięcia, a program komputerowy automatycznie wpisuje datę. Bardzo łatwo można sprawdzić, czy w ciągu rzeczywiście 3 dni roboczych to graffiti zostało usunięte. Więc nie mamy raportów, nie mamy papierologii, nie mamy wysyłania różnych pism do urzędników. Każdy mieszkaniec Krakowa po wejściu na stronę internetową wie doskonale, jaki jest status takiego graffiti. Po usunięciu graffiti przechodzi w dół do elementów usuniętych. Umowa z czyścicielami jest skonstruowana w bardzo prosty sposób, mianowicie chodzi o kazus szklarza. Na jakich szybach najlepiej zarabia szklarz? No na takich, które sam rozbije. Żeby uniknąć takiej sytuacji, że wnuczek w nocy maluje graffiti, a rano dziadek je usuwa, to umowa jest skonstruowana w ten sposób, że składa się z dwóch części. Po pierwsze mamy kwotę za gotowość i to jest zysk firmy. Druga część to jest czyszczenie robione po kosztach. Obliczamy, że usunięcie metra kwadratowego takiego graffiti kosztuje określoną sumę pieniędzy. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na dojazd, na rodzaj farby, na rodzaj powierzchni. Jest to wszystko wyszczególnione w umowie. Ale idea jest taka, że z punktu widzenia takiej firmy najbardziej opłaca się nic nie robić, bo oni i tak dostaną pieniądze. Więc w ich interesie jest, żeby tych graffiti było jak najmniej, bo jeżeli się pojawi, no to muszą je usunąć, nie wtedy nie zarabiają, ale i tak mają tą stałą kwotę. Jeżeli jednak tego nie zrobią w ciągu tych 3 dni, co bardzo łatwo będzie można sprawdzić, to spłacą kary umowne, które są potrącane z kwoty za gotowość, czyli ich zysku. I to jest jedyna opcja. To musi być wojna na wyczerpanie między miastem Kraków a
bandytami. Trzeba pokazać im, że to działanie ich nie ma sensu. Jeżeli zrobią graffiti, to zostanie ono usunięte w ciągu 3 dni, a nawet szybciej. Po drugie, mogą zostać złapani za którymś tam razem. Mam propozycję, że moja firma napisze taki program Zadbane Miasto za darmo i proponuję wprowadzenie programu pilotażowego w jednej z krakowskich dzielnic, żeby sprawdzić, czy te założenia są prawdziwe. Dziękuję za uwagę.